Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Dozo z kampanią z Call of Duty Modern Warfare na poziomie trudności realizm. Słuchajcie, przeszedłem już kampanię na poziomie trudności doświadczone, tak jak tutaj możecie zobaczyć. Zacząłem nawet nagrywać na realizmie, ale się okazało, że są artefakty pewne graficzne. Pewnie tutaj macie wstawkę, bo zmontuję ten pierwszy odcinek, żeby wam pokazać właśnie o co chodzi. Więc muszę nagrać jeszcze raz. Ale słuchajcie, ogólnie kampanię na kanale już przeszedłem, właśnie tak jak mówiłem, na doświadczonym. Tylko że to było chyba w październiku bądź listopadzie. Jeszcze na starej karcie graficznej, także no troszeczkę była gorsza jakość. Też to był świeży kanał, więc ja nie za bardzo byłem jeszcze taki, wiecie, opierzony w tym wszystkim. Także już wtedy w sumie obiecywałem, że zrobię właśnie tę kampanię na realizmie, bo słuchajcie, realizm to tak naprawdę weteran, tylko bez HUD-u. Doświadczony jest troszeczkę niżej od weterana. Jakby doskonale chyba wiemy wszyscy, jak wygląda poziom trudności w kodzie, czyli przeciwnicy często strzelają głowy półsetnej sekundy po tym, jak wychylimy z osłony. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na realizmie. Chociaż jak przeszedłem te dwie pierwsze misje, to powiem wam szczerze, że nie jest źle. Zginąłem tam dwa razy na Piccadilly od jakichś zupełnie randomowych gości gdzieś tam z boku. Także przez te dwie pierwsze misje będę wiedział mniej więcej, co się działo. Natomiast do was prośba ogromna, żebyście dali mi znać, czy to przez komentarze, czy to przez łapki. Po pierwsze, czy jesteście zainteresowani serią? Jeżeli tak, to oczywiście ją skończymy na poziomie realizm. I druga sprawa, czy chcecie, żebym pomijał te cutscenki, czy je zostawiał? Bo jeżeli ktoś nie zna kampanii, to bardzo polecam się zapoznać właśnie z nią, a to będzie doskonała okazja. Także w tym pierwszym odcinku będę siedział cicho na cutscenkach, w następnych, jeżeli nie będziecie chcieli tych cutscenek oglądać, to po prostu będę je przeklikiwał lub gadał podczas nich. Także słuchajmy. No cóż, tutaj jest informacja, że właśnie ta organizacja Alcatala nie jest powiązana z żadnym wyzwaniem i tak dalej, no ale doskonale wiemy, co się dzieje w Europie i moje stanowisko też chyba powinniście znać na ten temat. Oczywiście potępiam wszystko, co się dzieje, w sensie ataki terrorystyczne i tak dalej, bo nie wyobrażam sobie inaczej. Natomiast miejmy też świadomość, że to, że jakieś tam jednostki, jakieś grupy dokonują takich rzeczy, to nie znaczy, że teraz wszystkie kraje, które są na wschodzie czy na Dalekim Wschodzie, są złe. W każdej grupie znajdą się osoby dobre i osoby złe, grupy dobre i grupy złe. Także tutaj nie osądzałbym wszystkich po pewnych grupach czy osobach. No guarantees Russian army won't respond on this case. Understood, Alex. Just locate the gas, commandeer Barkov's trucks, and get off the exit before the tide turns. Copy, Watcher. We'll handle it. Okay. Powiem wam, że jak grałem już tę kampanię na realizmie, te dwa odcinki powiedzmy, to gra się świetnie, naprawdę bez tego HUD-u. Aż zastanawiam się, czy dialogów nie wyłączyć, ale no wydaje mi się, że jednak dialogi są istotne, więc one będą zawsze, ale gra wygląda pięknie, naprawdę. Nawet na nie najwyższych ustawieniach graficznych, to ta cała gra tych światłocieni jest naprawdę niesamowita. Mimo, że nie mam RTX-a włączonego, bo jak widzicie i tak mam tylko 100 FPS-ów, także powiedzmy, że sobie nie będę jeszcze bardziej ich obniżał. No i dobra. To ja tylko. Alright. No właśnie, misja miała być stealthy chyba, nie? Wykraść gaz i tak dalej. A tu zaraz prosimy o ostrzał, nie? Kozacko. Ciężarówka z Wrdańska, dzień dobry. One in the tower, left side high, not army. Movement in the rail yard. That's how the gas comes in. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj jest. Chyba nie. Chyba musimy po prostu poczekać. Patrol vehicle, contractors, security, good targets. No Russian military presence. Call it in, CIA.
Panie agent. Blue Viking 5, this is Echo 3-1. Troops in the open, south gate, you are cleared hot. Świetne tłumaczenie. Znaczy, taki żarcik, nie? Chyba ktoś se postanowił wklepać. Panie agent. Jebut. Ładnie, naprawdę ładnie to wygląda. Ups, sorry, nie to. Latarkę włączyłem, a chciałem przestawić tryb ognia właśnie, z pojedynczego na automatyczny. No taka sceneria naprawdę bez tego HUD-u, to robi różnicę, mimo żeby się wydawało, że nie. Zupełnie inaczej się gra, naprawdę. Если что увидите, стреляйте! Стреляйте. Clear. Force up. Alright. Looks like someone was playing with fire. Serves him right, hawking this chemical shit. Nie, żebyście nalot przed sekundą wezwali. No i ta kampania właśnie porusza takie tematy, nie? To jest cudowna kampania pod tym względem, naprawdę. Świetna. Jak ta ogólna linia fabularna, ta główna, może być taka powiedzmy miałka, tak te wszystkie właśnie takie historie pisane właśnie takimi wydarzeniami, takie drobne historyjki są naprawdę przepotężne. O, czy ja mogę otworzyć? On, nie zabiliście go serio, mordy. Czy no ja wiem, że w sumie wszedłem przez drzwi jako pierwszy, ale okej. Okay. I wracając jeszcze, bo chciałem powiedzieć, mówiłem tu w poprzednim odcinku, więc wydaje mi się, że powiem to w tym również, że taka śmierć przez ogień chyba jest śmiercią najgorszą. Jedyna gorsza śmierć to jest chyba tylko przez utonięcie. Nawet nie wiem, czy gorsza. Chyba spłonąć jest gorzej, ale nie mi to oceniać. Jeszcze nie umarłem. Na tym poziomie trudności bardzo istotne będzie opieranie broni. Tak doszedłem do tego wniosku. Już po kilku podejściach, znaczy kilku, no tym jednym, ale zrobieniu dwóch misji, że to opieranie broni tutaj będzie grało ogromną rolę, naprawdę. Bardzo możliwe, że wtedy nawet przeciwnicy nas za bardzo nie czytają, jak się opieramy. I dają nam fory i do nas nie strzelają. Tak jak to wygląda normalnie w każdej innej kampanii koda, że jak wychylimy zza osłony, to od razu głowę dostajemy. No dobra, teraz to wyszedłem na środek. Pierwsza śmierć już. Pierwszy raz zginąłem w tej misji w ogóle. Wcześniej jak nagrywałem realizm, to mi się udało tutaj przejść bez straty życia. No ale wychyliłem się za szybko. Myślałem, że już nie będzie tam nikogo. Moja wina. No co jest? Skąd? Mordo. Widzicie? Nawet się jeszcze nie wychyliłem, a już dostałem. I to jest właśnie cała magia. No! No nie, najgorzej. Teraz tego filmu co wcześniej, nie zginąłem ani razu w tej misji. Nie wstawię, tylko znowu jak lebiega będę grał. Nie no, słuchajcie, spinam się i przestaję się czuć pewnie. Bo się czułem pewnie, nie? Że już grałem te kampanie przed chwilą, znaczy te misje. I już myślałem, że dobra, luz, wiem gdzie są i tak dalej. Idźmy stąd. Znaczy fajnie też, gdyby to ci nasi sojusznicy coś strzelali. Nie mówię, że nie. Dobra, chyba nie ma nikogo. Okej. Okay. O, siema mordo. No nie, 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 nie. Nie godzę się na to. Po co ja się wychylałem? Nie wierzę, po prostu nie wierzę w to. Ja pierdziu. O, no tu mordo. O, tu dwóch było. To nie dlatego tam dostałem wcześniej, okej. Okay. Żyjesz?
Sorry, mordo. Dobra, już go zabijam, mordo. Już go nie ma. Okej, wszyscy? Chyba wszyscy. Chyba wszyscy, okej. Wow, trzy razy zginąłem. To jest... To niedobrze. Bardzo niedobrze. O wow, HDTV. Smart LED. 24 cale. 24 cale w takim dużym opakowaniu? Pijani byli chyba, kto projektowali. Let's do this. Mr. Price. What? The power. Go white light. On me. It's pitch black in here. O, w poprzednim odcinku też to pudełko wariowało. Teraz już nie wariuje. Wiem, że tutaj będzie przebiegał chłop. Dzień dobry. Ciao, mordo. Czuję się, jakby miał cheaty, nie? Okej. Okay. Czy to wszyscy? Chyba wszyscy. Okej, okay. Elegancko. Hey! We got a problem. These guys are Russian army. Spetsnaz. Everyone to watch her. Barkov's hired guns are Spetsnaz. We got Russian army KIA. We need to bug out now. Negative. Command wants mission accomplished on this. Not our choice. Verify this is what we came for. We'll set the trucks for egress. Okay. Jackpot. PID in the gas. Solid copy, 3-1. Load up and get back to base. Roger that. Let's move out. No to so far, so good. Gaz złapany, więc możemy spierniczać, nie? A nie do końca, słuchajcie, nie do końca. All stations, we are Oscar Mike to the RV. Watch your sectors. It's good work, Alex. Rally at the hook point for egress. Ghost Rider, standardowo. No nieźle. W sumie ciekaw jestem, czy wybuch z RPG rzeczywiście byłby w stanie przewrócić 2 tony samochodu. Wydaje mi się, że nie. Ale nie znam się, więc powiedzmy, że tak. Shit. Widzicie, panowie? American. Przestraliście sobie. Panocki. Ale dziwne, że nie dobili w sumie. Echo 3-1 Watcher. Alex, what happened? Terrorist attack. Multiple Marines KIA. Gas stolen. We need evac now. Roger. Tracking multiple Russian forces headed your way. Sit tight. We're pushing to you for fast exfil. Watch her out. This operation is now compartmentalized. What the hell does that mean? Means you no longer have clearance, Colonel. Those are my Marines. We need a QRF in there right now. That's not advisable. And that is not your call. Colonel. Laswell. General, my men. Norris, give us a minute. Gdyby wzrok potrafił zabijać, to byłby ten wzrok. The Kremlin has suspended all deconfliction channels. The Sixth Fleet is pushing into the Black Sea, and chemical weapons are now in the wild. Your fingerprints are all over this, Laswell. Fix it, General. Right now, intelligence is our best weapon. We've tried intelligence. Get me a better weapon. John. Laswell. Where are you? Occupied. I've got a problem. Russians? Word travels fast. Chemical weapons have fallen into terrorist hands. They could be anywhere. Paris, New York. London.
Pamiętam, jak pierwszy raz oglądałem tę cutscenkę i mówię, o jaki ładny młody prajsik. A potem headshot. Okej, słuchajcie, dajcie znać, czy taka długość odcinków wam się podoba, czyli 15 minut około. Mam nadzieję, że się kampania spodoba na realizmie. Właśnie dajcie znać, czy chcecie ją zobaczyć w ogóle. No i co? No i dzięki wielkie za oglądanie i dozo.